Witaj. Dzień dobry. Pentagram. W starożytnym Egipcie symbol syna Izydy, używany przez magów, doceniany przez alchemików, adeptów gnozy, ważny również w wiedzy hermetycznej, przez hrabiego Kolonę Walewskiego nazywany symbolem świętego mistrzostwa i najwyższej władzy. Symbol potężny, tajemniczy. Jak go używać? Dzisiaj podam Ci jeden z rytuałów, tak zwany wielki rytuał pentagramu. Ale najpierw dwie uwagi. Pierwsza uwaga do tych, którzy wiedzą, że to jest do nich uwaga. Ta wiedza była już wcześniej opublikowana, jest powszechnie dostępna, a więc udzielając tej wiedzy nie naruszam tajemnicy. Uwaga druga, taka dla wszystkich. Przy użyciu tego rytuału, tego co Ci powiem, możesz wiele osiągnąć, możesz wiele zdobyć, może się spełnić wiele Twoich marzeń, ale najpierw, zanim zaczniesz, zastanów się, czy to, czego chcesz, czy to, co chcesz wykreować, sprowokować, jest naprawdę dla Ciebie dobre. Nie wszystko, czego chcesz, czego pragniesz, jest dla Ciebie dobre. Nie bez przyczyny mówi się, że jeżeli Bóg chce kogoś ukarać, zaczyna spełniać jego życzenia. Dostaniesz do ręki klucz, dostaniesz do ręki sposób, ale używasz go na własną odpowiedzialność. Pamiętaj, jeszcze raz to powtórzę, nie wszystko, czego chcesz, jest dla Ciebie dobre. Dobrze, przejdźmy do tematu. Wielki rytuał pentagramu. Jak się do niego zabrać? Przede wszystkim musi tu być jakieś miejsce, gdzie nikt Ci nie będzie przeszkadzał, nikt nie będzie Cię podglądał, podsłuchiwał. Chyba, że absolutnie to na Tobie nie robi żadnego wrażenia. W każdym razie musisz być w pełnym skupieniu. Do rytuału należy się przygotować. Przygotować się przez wyrównanie oddechu, przez świadome oddychanie, przez nabranie oddechu i energii, oddechu przez energię, energii przez oddech. Wiele razy już mówiłem o oddychaniu, nie będę się tu powtarzał. Polecam system 7171, ale jeżeli jakikolwiek inny system wyda Ci się bardziej odpowiedni dla zharmonizowania oddechu, dla zharmonizowania swojego wnętrza, możesz użyć również jego. Następnie przygotowanie do rytuału. Przygotowanie będzie wymagało użycia pewnych dźwięków. Dźwięki również znane w hermetyzmie. I, E, A, O, U. Samogłoski. Święte samogłoski, które musisz po kolei wymawiać. Bierzesz głęboki wdech i na wydechu intonujesz głoskę i może to zrobiłem zbyt nisko. Bardziej to ma być takie wysokie, piszczące. W momencie intonacji tej samogłoski wyobrażasz sobie blask, który wypływa z Twojej głowy. Następnie, znowu głęboki wdech, wydech, intonujesz głoskę E. Również dosyć wysoko. Przy tym wyobrażasz sobie, jak blask, światło rozchodzi się z Twojej szyi. Następna głoska A. Tu blask będzie wychodził z Twojego serca. Następnie rozchodził się po troszeczku po klatce piersiowej, rękach i nogach. Następnie znowu wdech, na wydechu intonujesz głoskę O. Głoska O już jest dużo niższa, wychodzi z Twojego brzucha razem z blaskiem i światłem. Ostatnia głoska U. Głoskę U mówisz już bardzo nisko, tak na granicy takich bardzo, bardzo niskich wibracji, również na wydechu i w tym momencie blask rozchodzi się z okolic Twojego krocza. Następnie odwrotnie. Najpierw U, potem O, A, E, na końcu I. Po tym przygotowaniu zaczynasz kreślić pentagramy.
Ukierunkowujesz się w odpowiednim tym miejscu, w którym przebywasz, w jedną stronę. I tu są różne szkoły, od jakiej strony zacząć. Myślę, że jest to w miarę wszystko jedno. Ja jednak radziłbym ci zacząć od wschodu. I lewą ręką rysujesz pentagram. Ten pentagram ma być taki świetlisty lub ognisty, w każdym razie w bardzo wyraźnych kolorach. Musisz go zwizualizować przed sobą. Następnie obrót o 90 stopni. Kolejny pentagram. Znowu lewą ręką. Pentagram rysujemy lewą ręką w prawą stronę. Znowu obrót o 90 stopni. Kolejny pentagram. I wracasz do punktu wyjścia. Rysujesz wokół siebie takie cztery pentagramy. Co jest w tym ważne? Podczas tej wizualizacji, tego rysowania pentagramów, również używasz tych pięciu samogłosek. Każda linia to jedna samogłoska. Zaczynasz od I, kończysz na U. Ale to jeszcze nie koniec. Narysuj kolejny pentagram nad swoją głową. Kolejny bezpośrednio pod stopami. Kiedy skończysz tą pracę, znowu I blask wychodzący z głowy, E blask wychodzący z szyi, A blask wychodzący z serca, następnie rozchodzący się na klatkę piersiową i kończyny, O blask wychodzący z brzucha i U blask wychodzący z okolic krocza. I znowu też z powrotem. Kiedy już to skończysz, wielki rytuał pentagramu jest pełny. Znajdujesz się w przestrzeni. Znajdujesz się w przestrzeni, gdzie twoja wola staje się prawem, gdzie twoje kreacje mogą się spełnić, gdzie spełniają się życzenia, gdzie ty jesteś mistrzem, gdzie ty jesteś władczynią czy władcą świata i przestrzeni. Cudowne uczucie, ale pamiętaj, że należy go używać bardzo ostrożnie. Nie zawsze wiesz, co jest dobre dla ciebie. Jakiś piesek nam tu szczeka. Myślę, że to będzie dobre dla filmu. Nie zawsze wiesz, co jest dla ciebie dobre. Zastanów się 3 razy, 10 razy, 150 razy. Bo to się spełni. A konsekwencje mogą być fantastyczne, mogą być niezbyt fajne. Także zastanów się. Zastanów się, czego naprawdę chcesz. Może kreuj tylko to, czego naprawdę potrzebujesz. Odrzuć swoje chęci. To nie jest tego warte. Jeszcze tu przy okazji uwaga. Za pomocą tego czy innych rytuałów, za pomocą działań tak zwanych magicznych, możesz wspiąć się bardzo wysoko. Ale musisz budować sobie podpórki. Im wyżej się wespniesz, z tym większym hukiem możesz spaść. Musisz mieć podpórki, musisz mieć zabezpieczenia. To jestem tak jak roślina, która nagle bardzo szybko pnie się do góry, ma cieniutką łodyżkę. Każdy powiew wiatru może ją złamać, zdmuchnąć, spowodować jej upadek i zniszczenie. Tak samo jest z człowiekiem. Jeżeli zbyt szybko idzie do góry, może zaliczyć spektakularny upadek. Jak budować te podpórki? To proste. Jeżeli na przykład dzięki temu czy innemu rytuałowi zdobędziesz jakieś pieniądze, oddaj 10% na dobry cel. W tym momencie łączysz to twoje zdobywanie pieniędzy z wprowadzaniem dobra. To będzie jedna z podpórek. Jeżeli osiągasz szczęście, dziel się nim z innymi. Staraj się w swojej działalności, oprócz tego, że sobie zapewniasz szczęście, dobrobyt, fantastyczne życie, staraj się też dzielić z tym w ten sposób, żeby innym istotom zapewnić pokarm, nakarm głodne istoty. Daj bezpieczeństwo istotom, które czują się zagrożone. Uwolnij istoty, które są uwięzione. Przerażone istoty weź pod swoje skrzydła. To zapewnia ci podpórki. Łączy twoją karmę, twoje przeznaczenie, to, co się z tobą dzieje,
z dobrem innych istot. A więc nie upadniesz. A nawet gdyby ten upadek miał być twoim udziałem, nie będzie aż tak bolesny, bo masz poduszkę, którą stworzyłaś swoimi działaniami. Także jeszcze raz, używasz tego rytuału na swoją odpowiedzialność, pamiętaj o podpórkach i cóż, ciesz się efektami. Mam nadzieję, że będą dla ciebie fantastyczne. Przypominam o możliwości sporządzenia profesjonalnego wedyjskiego horoskopu, przypominam o możliwości wsparcia energetycznego, a przede wszystkim zapraszam na inne moje filmy i do subskrypcji. Subskrypcja jest oczywiście bezpłatna. Dziękuję ci za twój czas. Powodzenia i do zobaczenia.